Spotkanie z gospodarzem Skalnika z Sulejem, z drużyną GKS Bełchatów. Skład drużyny gości z numerem 1 Odczaszenko Leroid, z numerem 2 kapitan drużyny Szymurek Mateusz, z numerem 3 Nowak Miłosz, z numerem 5 Trzeboński Jarosław, z numerem 7 Bartosiak Bartłowiej, z numerem 8 Golański Artur, z numerem 9 Zdybowicz Przemysław, z numerem 11 Bociek Mikołaj, z numerem 17 Napolow Sergiej, z numerem 18 Sarnik Szymon i z numerem 21 Warnecki Damian. Lista zawodników rezerwowych: z numerem 12 bramkarz Szelang Bartosz, z numerem 6 Michalak Damian, z numerem 15 Chocki Sebastian, z numerem 20 Mizera Kamil, z numerem 22 Trzeboński Bartłomiej, z numerem 23 Czaplacz Kacper i z numerem 27 Chochlik Mariusz. Skład drużyny gospodarzy Skalnika Sulejów: z numerem 1 bramkarz Markiewicz Dawid, z numerem 2 Majsak Tomasz, z numerem 3 kapitan drużyny Szafrański Kacper, z numerem 11 Puchalski Konrad, z numerem 10 Szlawski Jakub, z numerem 6 Kowalczyk Adam, z numerem 13 Majewski Wojciech, z numerem 15 Biernacki Maciej, z numerem 16 Marcinkowski Dawid, z numerem 5 Kuba Kos, z numerem 20 Rybak Jarosław. Drużyna rezerwowych: z numerem 21 Cadowski Oskar, z numerem 7 Purski Przemysław, z numerem 8 Witczak Maciej, z numerem 17 Rutowicz Adam, z numerem 19 Tarnacki Kacper, z numerem 4 Kucowicz Jakub, z numerem 18 Wiktor Malarz. Drużynę poprowadzi w dzisiejszym meczu trener pan Machniewski Paweł, kierownikiem drużyny Salej Krzysztof. Trenerem drużyny gości GKS Bełchatów jest Bogdan Jóźwiak, asystentem Teodorczyk Adrian, a trenerem bramkarzy Łukiewicz Sebastian. No, dzień dobry, Beklasa TV. Dziękujemy panu speakerowi za podanie składów obydwu ze słowu. Spotkanie polecą sędziowie. Sędzia główny Gawroński Konrad, sędzia asystent Chojnacki Tomasz, sędzia drugi asystent Granecki Wojciech. No i to by było na tyle. Pierwsza kolejka rundy wiosennej sezonu 22-23 w B-Klasa TV. Powrót na 11-osobową piłkę po kilku miesiącach przerwy, po kilku nagraniach z dopingu i po kilku nagraniach z futsalu. Zobaczymy, kto sobie poradzi dzisiaj, czy gospodarze, czy goście. Faworytem zdecydowanym na papierze drużyna wicelidera z Bełchatowa. GKS wicelider właśnie z Bełchatowa, drużyna gości na biało, drużyna gospodarzy na zielono-czarno, chociaż barwy ich są niebiesko-biało-czerwone. Kibice gości jeszcze nie dojechali w liczbie dzisiaj trzycyfrowej zapowiedziani. W liczbie dzisiaj zapowiedziani trzycyfrowej rozpoczęli. Z autu rozpocznie zawodnik Skalnika, kibice Skalnika dzisiaj w Młynie, ze dwie dyszki, może trochę więcej, no ale fajnie, doping, mecz z dopingiem z obu stron będzie. O, kibice gości właśnie chyba zajechali, tamten autobus, który się nam pokazał w tle, to są chyba właśnie kibice gości, bo poprzedzony radiowozem na sygnale wnioskuje stąd, że to właśnie chyba oni dojechali. Tymczasem od bramki Leonid Odczaszenko, bramkarz GKS-u. A nie, nie od bramki, co ja gadam za głupoty, na róg rzucił piłkę. Rożny dla Skalnika. Rożny dla Skalnika, trochę mi wyszedł z kadru teraz zawodnik gospodarzy. I hyc, dośrodkowanie niskie po ziemi. Dzisiaj ze czytania składu, dzisiaj zluzował mnie pan speaker, jak już wspominałem przed chwilą. Halo, chyba weź i przepuść wszystko, to tak. Cofnijcie się, odejdźcie. Mariusz, Trochę muszę tutaj operować zbliżeniem, delikatnie, bo... No mam ładną perspektywę do nagrywania, ale jestem odrobinkę kawałek od boiska.
Konkurencja z hat-tricka stwierdziła, że oni mają tylko mecze domowe GKS-u, Skalnik się nie odzywał, korzystając więc z tego jestem tu dzisiaj ja. Autobus z kibicami gości się mozolnie próbuje przemieścić w kierunku bramy na sektor. Tymczasem dalekim zagraniem do przodu na prawą stronę zawodnicy GKS-u przesunęli się już w okolice pola karnego Skalnika i będzie może być groźnie z tego, ale o, no poszła. Tu poszła, a tam młyn gospodarzy, a tam grają. Faulowany zawodnik GKS-u. Sędzia pokazuje rzut wolny. No i no nie, tak. Myślałem, że inaczej to rozegrają, ale przerwała to obrona Skalnika. Przerwała przed chwilą obrona GKS-u, już kontra lewą stroną wyprowadzona. Na drugą stronę już się przeniosła gra. I wrzutka. I... No i obrońca Skalnika przerwał. Ale jeszcze GKS się utrzymał. Tuż przed... Oj. No. No, takimi interwencjami to pewności wielkiej w obronie nie zasieje bramkarz Skalnika, ale on... Ale z piątki rozpocznie. Kibice GKS-u już wysiedli z autobusu pomału. O, działa! Kurwa! Działa, jest dobrze. Rozpoczyna bramkarz Skalnika. Myślili zawodnicy GKS-u na tę akcję. Zobaczmy. O, mogło coś być, ale obrona Skalnika jeszcze tym razem na posterunku. Czy wybiją, czy oddalą. Nie, no w ten sposób to nie. A, czyli na czwartej lidze też nie ma chłopców do podawania piłek. No na to, że będzie kłopot z wejściem na sektor gości, bo się przemieszczają.
strony. No, że w tych pierwszych kilku minutach głównie gra w środku pola, parę niecelnych strzałów GKS-u, ale za tym spokój. Będzie gry wznawiał Skalnik. Z okolic środka wojska będzie tu jakaś próba tutaj wciśnięcia piłki w błąd. Wysoko w okolice pola karnego, ale prosto w bramkarza. No i otrza na szenku z ręki już. Faulowany czy nie? Nie, sędzia nie widział i wychodzi z powrotem Skalnik z tą akcją. Z nazwy wiosenna, ale pogoda jeszcze taka trochę chłodno, trochę wieje. Tylko zobaczmy, co oni tutaj wykombinują i jak to rozegrają, bo bliżej bramki, coraz bliżej linii końcowej. Przerwane i rzut rożny dla GKS-u.
Szansa, o, szansa teraz może być dla Skalnika. Tylko czy się utrzyma przy tej piłce? Sfaulowany zdaniem sędziego zawodnik GKS-u, no nie, Skalnika, i to żółtą kartką upomniany zawodnik GKS-u. Po niezbyt długich pertraktacjach kibice gości jednak zasiedli w sektorze dla gości. No, zobaczmy. No nie. Nie tym razem. Rzut rożny dla zespołu gości. Prosto w ręce bramkarza. Pierwszy celny strzał chyba dopiero w tym meczu. O, znów może być szansa dla GKS-u. Nie, nie tym razem. No ale systematycznie, systematycznie. Fowały systematycznie dążą do tego, żeby w końcu zdobyć bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Bełchatowianie. Będziemy pomału się zbliżali w okolice 15 minuty. Na razie 0-0. Szanowni kibice, apelujemy o kulturalny i sportowy doping. Dziękujemy serdecznie. Szansa dla GKS-u. Teraz minął bramkarza. Czy wsadzą, czy wsadzą? Powstrzymała to obrona Skalnika. O, o. Prawie z piłką do bramki weszli zawodnicy GKS-u teraz, ale rzut rożny tylko wywalczony. Będzie co? Nie tym razem. Od bramki Skalnik. Zawsze tam, gdzie nasza gieca gra.
szansa dla odmiany mogła być dla Skalnika, ale przejęła to obronę. Szansa teraz dla GKS-u, ale nie, nie, za mocno. Tak to nie. Położone na takim opadającym lekko terenie, więc się tutaj dźwięk odbija dosyć dobrze od reszty tego, powiedzmy, wzgórza, na którym się znajdujemy. Teren łagodnie opadający po rzece Pilicy, jak wiadomo. Jak ktoś nie wie, no to teraz już wie, że Sulejów też jest nad Pilicą. Jedną Pilicę już na kanale Beklasa TV mogliście oglądać i to w meczu z GKS-em właśnie. Pilicę Przedbórz w okręgówce zeszłego roku wiosną. Niemalże równo rok temu. Może teraz. Powstrzymany, ale faulu nie było. Aut dla GKS-u. I teraz może być szansa nawet na gola dla Skalnika, ale nie było komu tej akcji zamknąć. Ej, piłka sobie przeleciała na pusto w poprzek boiska. Może teraz, już w polu karnym jest. Ze strzałem, ale obronionym przez bramkarza. Nadal 0-0 w Sulejowie. Po około 20 minutach. Nie wiem, nie ma tu zegarka. Ja sobie oczywiście nie puściłem budownika jak zwykle. Potwierdza się po raz kolejny moje... A, potwierdza się stwierdzenie, zajebiście masło się rozmaśliło. No w każdym razie potwierdza się to, co już nieraz słyszeliście na nagraniach. Dużo przyjemniej nagrywa się, kiedy jest doping w tle. Najlepiej z obu stron, tak jak dzisiaj. Co prawda kibice Skalnika, no... Szacun, że się zebrali. Fajnie, fajnie, bo w dzisiejszych czasach wymierających, małych ekip lokalnych, działalność takich składów jak oni właśnie, jak Skalnik, jest bardzo potrzebna polskiej scenie. I dodała na pewno smaczku dzisiejszemu spotkaniu. Właśnie dodało właśnie to, że Skalnik jest kibicą. Kibice Skalnika są ekipą w miarę aktywną. Jeżdżą nawet na wyjazdy. Byli jesienią w Bełchatowie. Z nastawieniem wokalnym takim konfrontacyjnym trochę, bo tam jakieś spięcia właśnie słowne były. Też dlatego GKS zaczął od niecenzuralnej przyśpiewki po wejściu tutaj na sektor. Na Sulejów tereny wiadomo czyje. O tym za chwilę, ale nie. Jeszcze zawodnicy GKS pod polem karnym Skalnika się utrzymali. Nadal mamy jeszcze 0-0 wynik i może teraz, a może nie teraz. Prędzej czy później pewnie znajdą jakiś sposób. A może i nie. Od bramki drużyna gospodarza.
teraz w polu karnym cały czas się utrzymali z Sulejowskiej drużyny, ale piłka mija słupek. No i pan bramkarz w żółtym dzianku, bramkarz gospodarzy, rozpocznie po raz kolejny od bramki. No tak na razie to przyciskają raczej faworyci. Goście póki co dali radę nie wsadzić sobie, nie dać sobie wsadzić. Znowu atakujący zawodnik GKS-u, powstrzymany i rzut z autu przy samym rogu dla GKS-u. No nie tym razem. Sulejowa. I teraz na połowie właśnie Skalnika zawodnicy GKS-u znowu tą prawą stroną wjeżdżają. Ze strzałem, ale zablokowanym.
Kolejne podejście do ataku od prawej strony. Mocno eksploatują dzisiaj tego prawoskrzydłowego bełchatowianie, ale na razie bez skutku. Wycofanie na własną połowę. GKS-u, jeśli szybko się... No nie uwinęli się wystarczająco szybko i przerwała to obrona Skalnika. Teraz w końcu łukują. Nie, znów prosto w ręce bramkarza. No cały czas bramkarz Sulejowa obronną ręką. Z tych wszystkich sytuacji wychodzi. Thank you.
35 minuty teraz mamy, nadal jest 0-0. Tu nie mam jak. Za daleko trochę. Teraz mają szansę zawodnicy GKS-u, ale po raz kolejny niewykorzystana okazja. Może teraz w końcu, czy nie? Nie, znowu obrona Skalnika dała radę. No jak na razie bardzo dzielnie i bardzo udanie się bronią zawodnicy gospodarzy.
No i po 40 minutach nadal 0-0 mamy. Wiele zabrakło. Pierwszej połowy, ostatnia być może, albo jedna z ostatnich szans na uzyskanie jakiegoś prowadzenia przed przerwą. Tym razem. Ale jeszcze rzut rożny przed samym tym końcem pierwszej połowy jakiś będzie. Może wsadzą coś do szatni, a może nie. W dalszym ciągu 0-0. Nie, 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 nie
No nie, dalej nie, tym razem. Znowu kolejne auto. Od bramki. To chyba będzie ostatnie wznowienie od bramki w tej pierwszej połowie, chociaż mogę się mylić, chociaż czas by już wskazywał, że będziemy kończyć tę pierwszą połowę. Koniec pierwszej połowy w Sulejowie 0-0. No co mogę powiedzieć? Moi drodzy, z wynikiem 0-0 dziękujemy za pierwszą połowę. Widzimy się za kilkanaście minut i liczymy na więcej. Do zobaczenia. Pozdro. Rozpoczynamy drugą połowę w Klasa TV. Nadal 0-0 w meczu czwartej ligi Skalnik Sulejów kontra GKS Bełchatów. Faulowany zawodnik Skalnika. Będzie chwila, to wam pokażę łyn gospodarzy, bo flagi na kij wyciągnęli i machają nimi. Kibice gospodarzy, może i bez flag, i może nie za wielu mają szaliki bez flag na płot, ale za to z flagami na kij. Tymczasem próba ataku Skalnika. No, zwykle jest tak, szanowni widzowie, że druga połowa leci nieco szybciej od pierwszej, zwłaszcza w takie zimne dni jak dzisiaj. No, w początkach działalności zdecydowanie byłem twardszy, jeśli chodzi o pogodę, niż obecnie. Jest to spowodowane po części tym, że już mi się zdarzyło z raz czy dwa złapać lekkie przeziębienie przez zmarznięcie na meczu na kamerę. A jednak no, hobby trochę ważniejsze. Tuż przed polem karnym Skalnika i żółtą kartką upomniany zawodnik Sulejowa. Szkoda, że pan speaker nie pomaga w ustaleniu, kto dostał tę żółtą kartkę. No ale okej. Czy rozegrają to jakoś inaczej? Zobaczmy, sędzia jeszcze ustawia mur. I nie udało się. Bramkarz Sulejowa cały czas na posterunku. Ma dzisiaj swój dzień.
Zdecydowanie dobrze mu idzie na razie. Dotcze na szenki i ten w ręce i już wznawia z powrotem do prawej strony. Tam zawodnik GKS-u sam może się spokojnie prawą stroną mógł się rozbujać, ale już weszli na drugą połowę i zobaczmy. Kurwa, co ja gadam, ja pierdolę. Weszli na połowę przeciwnika, ale już z niej zdążyli wrócić. Cały czas przy piłce oni, czyli GKS Bełchatów. Zobaczmy, przed polem karnym zawodnicy GKS-u, ale nie zdążył się rozpędzić do tego strzału, powstrzymany, ale cały czas jeszcze na połowie Skalnika zawodnicy z Bełchatowa, teraz na prawą stronę znowu. Całą pierwszą połowę ta prawa strona była mocno eksploatowana ofensywnie, ale z zerowym skutkiem bramkowym. Jak będzie teraz? Teraz było trochę lekkie zamieszanie w polu karnym, ale Skalnik oddaje. Samotny zawodnik Skalnika czeka, aż dobiegną na pomoc mu koledzy, ale zdążyła się też już cofnąć obrona GKS. Takimi strzałami, no to, że tak powiem, trzech punktów, to tu dzisiaj nie wyszarpa. Trzeba powiedzieć jasno, muszą być nieco skuteczniejsi. No jak na razie górą zdecydowanie bramkarz Skalnika. Jak na razie MVP dzisiejszego spotkania, można powiedzieć, to właśnie bramkarz Sulejowskiej drużyny. Thank you.
kompletu wrażeń i przyjemności dzisiejszego dnia. Możemy doliczyć opady, bo właśnie jakiś taki kurwa lichy pseudośnieżek zaczyna chyba popadywać z tego co widzę. No z tego co wiadomo z pogody na prawdziwą wiosnę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tymczasem GKS prawą stroną, ale piłka już za linią końcową i od bramki rozpocznie Skalnik. Że teraz w końcu, a i poślizgnął się atakujący zawodnik GKS-u, no i ta piłka do niego nie doszła. Aut dla drużyny z Bełchatowa. Około 10 minutach gry w drugiej połowie. Wynik bez zmian. Kurwa. Zimno trochę, żeby mogliby coś dostarczyć, bo... No mogliby coś dostarczyć. Mam nadzieję, że ten mecz się nie skończy bez bramkowych remisem. Nie powinien zresztą, ale...
chyba pogoda się spieprzyła. Tak trochę bardziej, bo zaczyna czymś popadywać. Zbliżamy się w okolica 60 minuty. Nadal wynik bezbramkowy w Sulejowie. Szanowni, gorąca prośba o przestawienie Volkswagena Passata i BMW. Volkswagen Passat EPI 8A10, BMW 33YC. Auta blokują posesję. Ulica Sadowa. Jest! 1-0 dla GKS-u Bełchatów w końcu. W końcu prowadzą zawodnicy gości, w końcu jakaś bramka w dzisiejszym spotkaniu. Komunikat techniczny, jeszcze raz moi drodzy, gorąca prośba o przestawienie Volkswagena Passata EPI 8A10 i BMW 33YC. Minuta, 1-0 dla GKS-u w Sulejowie. I tak to było. Masz.
Słuchajcie, opóźniona informacja, bramka dla GKS Bełchatów na polu w Siergiej. Volkswagen Passa DPI 8A10. Bardzo prosimy właściciela pojazdu o przestawienie. Wyczyszczony i... No nie, nie, nie. Sędzia twierdzi, że... Pogoda się coraz bardziej kiepścić zaczyna. Nie widać tego na ekranie. Nie widać tego na nagraniu, ale zaczyna się robić. Zresztą chyba słyszycie ten wiatr.
GKS-u kolejna. I kolejna niewykorzystana, znowu obrona Skalnika na posterunku. No ogólnie ta obrona Skalnika to dzisiaj taka całkiem skuteczna. Zbliżamy się do 70 minuty. No i zaczyna się robić naprawdę tak sobie, kurwa. Piłkę z tego wszystkiego. Przypadało teraz śniegiem, krupą śniegową właściwie. Dobra, przetrę teraz obiektywik trochę, może coś więcej widać. A może kurwa nie będzie widać. No warunki są jakie są. Dosyć kurwa koszmarnie się zrobiło. O ja pierdolę. No ale trzeba stać na posterunku. Nie da się oglądać. Akcja idzie gdzieś tam. Nie wiem czy cokolwiek będzie widać. Kurwa, kurwa. Tam gdzieś jest akcja. Nawet nie wiem gdzie jest kurwa piłka teraz, szanowni państwo. A tam. Anturaż zrobił się kurwa zimowy troszeczkę tutaj na tym naszym nagraniu. Niecałe 20 minut do końca spotkania. 1-0 nadal dla GKS-u. Ale już przynajmniej troszeczkę ten to. Pierwsza fala tego nie gradu, tylko krupy śniegowej. O kurwa, gdzie ta piłka? A tu jest piłka. Ale już jest dobra, delikatna poprawa nastąpiła. Już widzę z powrotem co się dzieje na boisku. Teraz dla GKS-u może jakaś. I gol! O kurwa, ale jedną. 2-0 dla GKS-u. Ale pierdolną, jakby to powiedział Radek z Kartoflisk. Ale tak jak... A, to nie wiem, tylko...
To tylko bramkarz podleciał pogratulować swoim kolegom. Jeszcze nieco ponad kwadrans gry jeszcze przed nami. Prowadzenie Bełchatowian 2-0. Trochę ten... Pierwsza fala tego czegoś śniego podobnego, pierwsza fala już ustąpiła, tak już da się stać, bo przez chwilę to ja kurwa nawet nie widziałem, co się w ogóle ani w kamerze dzieje, ani na boisku, a już jest lepiej. Kwadrans gry jeszcze przed nami, może mi się uda przetrzeć obiektyw w którymś momencie, nie gwarantuję, że dadzą mi na to chwilę czasu zawodnicy. Nie w ten sposób, nie tak, ale utrzymał się Skalnik jeszcze. Przed szansą stanęli zawodnicy GKS-u na podwyższenie, ale nie wykorzystali tego. Masz ognia? Pomówi się z niebo. Kierowca pojazdu Volkswagen Passat kolor zielony, EPI dalej nie będę mówił, proszę o natychmiastowy odjazd, utrudnia przejazd autokaru. Szansa dla GKS-u sam na sam z bramkarzem, ale bramkarz obronną ręką. Oh.
pomogło coś. Teraz będzie nie najlepszy w tych ostatnich minutach przez co? No przez to, że woda napadała. Właściwie to ten pseudośnieg napadał. Słuchajcie, mały komunikat techniczny w pierwszej kolejności. Po zakończonym meczu wychodzą kibice gości. Powtarzam, w pierwszej kolejności wychodzą kibice gości.
składem. Nadal 2-0. Nie było spalonego. 3-0. 3-0 dla GKS Bełchatów w 80 minucie. Tym razem jednak obronił. Bardzo proszę kibiców Skalnika Sulejów o pozostanie na swoich miejscach. W pierwszej kolejności wychodzą zawodnicy i kibice naszej przeciwnej drużyny. Jeden!
Szansa na czwórkę jeszcze tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, bo tuż przed nami tylko doliczony czas gry. Faulowany zawodnik Sulejowa. Zgubiłem piłkę, ale to niczego nie zmieniło. GKS Bohatów wygrywa w Sulejowie 3-0. Ja pierdolę, jak spicniało. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za spotkanie.